to jest z Panem jest. Niechaj stąpi duch twój i obnowi się wiem. Życiu daj mi spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uśmiech mnie. Uwielbienia niech popłynie. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Przychodzimy dziś do Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, który chce nas pouczyć swoim słowem i karmić swoim ciałem. Dla Żydów była to nauka nie do zrozumienia, ale my przychodzimy pełni ufności światła Ducha Świętego, przyjmując wiarą Chrystusa obecnego pod postaciami chleba. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Witamy serdecznie w naszej parafii ojca Paschalisa, misjonarza z Boliwii, franciszkanina, który będzie głosił Słowo Boże, przybliżał nam misję w Boliwii, a po mszy świętej poprosi o ofiarę na misję na rzecz młodzieży. Mszę świętą sprawujemy do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, w rocznicę ślubu Pana Gioty i Dawida Kochut, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski. Ksiądz Jerzy do Bożej opatrzności w 10. rocznicę ślubu Eweliny i Andrzeja Łacek, prosząc o Boże błogosławieństwo dla dzieci, dar miłości i pokoju w rodzinie, o łaskę zdrowia. Ojciec Paschalis do Bożej opatrzności w 1. rocznicę ślubu Eweliny i Kamila Cisowskich, prosząc o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej, dar miłości, pokoju w ich rodzinie. Małżonkom składamy serdeczne życzenia. Modlimy się także za zmarłego Józefa Michałka oraz za zmarłych z rodziny Michałek i Foldyna, za zmarłego Jerzego Kukuczkę, Zofię Zdzisława Ogrodzińskich, Jadwigę Józefa Antoniego Kukuczka, Annę i Henryka Sikora, męża Józefa Mojeścik, czterech braci, bratowe rodziców, zmarłą mamę Bernadetę Słowik, ojca Antoniego Bury, teścia Jana Rogalę, chrzestnych Pawła i Marię, dziadków, zmarłych z rodziny Kawulok, z podziękowaniem za otrzymane łaski o miłość i zgodę w rodzinie do Bożej opatrzności w pewnej intencji. Byśmy mogli godnie przedstawić Panu Jezusowi nasze modlitwy, także te, które nosimy w naszych sercach, najpierw przeprośmy Go za grzech. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie,
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Jozłego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki? Czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas rzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy też czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Życia wiecznego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Ucząc w synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą.
Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Oto słowo Pańskie. A Tobie, Chryste. Usiądźmy. Tylko teraz tak, żebym ja mógł mówić też do dzieci. Nie, poczekajcie, ja sobie przejdę. Przepuśćcie mnie. O. Tak. Będzie mnie widać tu i tu. Nie, możecie sobie usiąść. Ksiądz proboszcz wspomniał, że misjonarz. Za chwilę zobaczymy, jak znacie kulę ziemską. Powiedział, że w Boliwii. Czy wiecie, kto mieszka w Boliwii? Jak się nazywają ludzie, którzy mieszkają w Boliwii? Wiecie czy nie? To ja wam podpowiem. Tam jest taki jeden mały namalowany. Ma takie pióra na głowie. Kto to jest? Widzicie czy nie? I? Wiedzą już? Indianin. Dokładnie. No więc ja pracuję wśród Indian. Może nie taki, bo tamten jest z Ameryki Północnej. Ja pracuję w południowej. I nasi Indianie również mają pióropusze. Tylko mają pióropusze w poprzek. Z piór papugi Ary. Są takie długie pióra. I właśnie wśród tych Indian ja posługuję. Tam pracuję. Kto z was ma 12 lat? Więcej niż 12 lat? Raz, dwa, trzy, cztery. No, więcej osób niż cztery. No więc Boliwia to kraj specyficzny, bo jest 3 razy większy niż Polska. Zaliczamy go do krajów trzeciego świata, czyli tych takich ubogich, biednych. I właśnie w Boliwii dzieci, które ukończyły 12 rok życia, mogą być zatrudniani jak dorośli. Macie więcej niż 12, tak? Ile? 13, to od roku pracujesz. Od roku pracujesz. Też od roku pracujesz. Wszystkie od roku pracują. Ale właśnie tak jest w Boliwii. Każdy, kto ukończył 12 rok życia, jest już zatrudniany jak dorosły. I właśnie na początku, 3 lata temu, gdy przyjechałem do Boliwii, trafiłem do miejscowości Concepcion. Kto z was ma najdalej do najbliższej poczty? Ile macie, jak daleko macie do poczty? 5 kilometrów ktoś ma? 5 macie, ja? A 10? To już nie. No więc ja z Koncepcją do najbliższej poczty miałem 300 kilometrów. To jest ponad 6 godzin autem, jak była pora sucha. Bo w Boliwii są dwie pory, pora deszczowa i pora sucha. Gdy przychodzi pora deszczowa, większość dróg jest rozmytych. Nie można dojechać w różne miejsca. I gdy przychodzi pora sucha, komunikacja jest łatwiejsza. Ale właśnie tych 300 kilometrów. I w styczniu tego roku zostałem przeniesiony jeszcze 240 kilometrów dalej na wikariat apostolski Beni, który ma powierzchnię 216 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeszcze nie macie geografii, nie? 13-latki też nie? Początki. No więc Polska ma około 300 ileś tysięcy kilometrów kwadratowych. Nasz wikariat ma 216. To są 2/3 Polski. I jest nas tylko 26 kapłanów. To jakby na 2/3 Polski 26 księży było tylko. I tam cały czas staramy się dojechać do różnych wiosek. Indianie, wśród których ja pracuję, to są różne plemiona. Są Indianie Chiquitanos, Indianie Guarayos, Ajoreos i Mohenios. I każda z tych grup mówi w swoim języku. Tak jak na przykład górale mówią po góralsku, Ślązacy czy Hanesy mówią po śląsku,
w różnych miejscach polskich mówi się w różnym języku. Tak samo w Boliwii. Głównym językiem jest hiszpański. Po hiszpańsku na przykład dzień dobry to jest buenos dias, a w języku Indian guarayos to już jest aburave. Zupełnie inne słówko. Oficjalnym językiem hiszpański, ale każdy właśnie używa swojego języka. I właśnie wśród tych Indian ja posługuję. Powiedziałem przed chwilą, że zajmuje dużo czasu podróż. Tak, bo Boliwia jako ten najbiedniejszy kraj Ameryki Południowej nie ma w większości dróg asfaltowych. Nie ma elektryczności na wioskach. W mieście tak. W mieście to już jest. Ale jest duża dysproporcja. Wioski i miasto. O, tam lampka też miga. Chyba też nie ma światła. Kochani, ale coś pięknego. Cudowne doświadczenie, z którym się spotykam. Dzielenie się radością. Zobaczymy. Kto z was wie, jak ma na imię papież? Franciszek. Dobrze, Franciszek. I papież Franciszek ostatnio powiedział takie ciekawe słowa. Smutny święty, żaden święty. Czyli, żeby dać świadectwo, że jesteśmy dziećmi bożymi, chrześcijanami, to musimy być radośni. Nie da się mówić, ja jestem chrześcijaninem, prawie płacząc. Bo to znaczy, że moja wiara nie daje mi szczęścia, nie daje mi radości. W myśl tego, co powiedział papież Franciszek, no to by trzeba było powiedzieć, tak, ja jestem chrześcijaninem, z radością, wykrzyczę. Często, żeby niektórych obudzić. Ale właśnie dać świadectwo, obudzić nas samych. Wezwanie do głoszenia Chrystusa. Gdy jedziemy na wioski, to właśnie często, czy płyniemy, bo niektóre wioski są do rzeczy rzeki Mamoré i nie można do nich dojechać, trzeba dopłynąć łodzią. I gdy tam jedziemy, jak kapłan odprawia mszę, to obok niego zawsze jest szef wioski, lider wioski czy wódz wioski. To właśnie on pełni, to jest dla niego zaszczyt, że może być najbliżej kapłana na Eucharystii. Tak jak na przykład tutaj jest diakon, to właśnie u nas jest wódz, szef wioski. Pełni tą posługę. I gdy przyjeżdżamy na wioskę, zaraz pełno młodzieży przybiega. Bo chcą czytać na mszy. Kto z was już miał pierwszą komunię? Dużo. Dobrze. I właśnie, gdy mieliście pierwszą komunię, albo gdy będziecie mieli, gdy na kogoś wypadnie, że będzie coś czytał, no to musi sobie zawsze usiąść i kilka razy przećwiczyć. Właśnie tak mamy w Boliwii. Często młodzież, nawet która ma już 18 lat, trzeba usiąść i przećwiczyć, bo nie mają takiego dostępu do szkoły. Trzeba usiąść, powtórzyć. Nie czytają płynnie. Ale co jest ciekawe, ich chaty, gdy pojedziemy już na wioski, to są od długości, jak od tej ściany do drugiej. I w chatach, w każdej chacie można znaleźć dwie rzeczy, dwa miejsca. Kto z was wie, jakie dwa miejsca można znaleźć w chacie indiańskiej, które zawsze są? Ołtarz i piecyk. A skąd ty to wiesz? Była wczoraj, podsłuchiwała. No ale to jak już powiedziała, ołtarz i piecyk. Dokładnie. Tylko, że nie piecyk, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że jedzenie mama zawsze gotuje na jakimś piecu. Czy to elektryczny, czy gazowy. W Boliwii jest palenisko. Naokoło są kamyczki i rozpalone drzewo. I na tym oni gotują, czy pieką. A właśnie ołtarzyk. Miejsce, na którym, które jest poświęcone specjalnie dla Pana Boga. Czyli obrazki poświęcone, różaniec. Rzadziej Pismo Święte, bo nie umieją czytać. Więc nie potrzebują. Ale właśnie te dwie rzeczy. I nie łóżko, bo często nie mają łóżek, często jakieś posłanie z koca czy hamaka, hamak. To właśnie na tym śpią. Ale palenisko i ołtarzyk. Tam, gdzie cała rodzina się gromadzi. Wspomniałem o tych chatach. One są zrobione z adobe. Adobe to jest materiał ziemia zmieszana ze słomą. I właśnie tak jest budowana chata. Kryta jest liśćmi palmy. Kiedyś powiedziałem, że w Polsce budowlańcy mogliby się uczyć, bo te liście palmy po wysuszeniu, to jest specjalna palma, po wysuszeniu się nie palą.
Widziałem na własne oczy, że przyłożyli ogień do szczechy i się nie spaliła. Ciekawe doświadczenie. Nie są niczym impregnowane. Nie ma tego. Ale właśnie spotkanie tam na misji. Co wy lubicie pić, dzieciaczki? Sok. Co jeszcze? Wodę. Co pijecie? Herbatę. Herbatę. Herbatę, jakieś soki, napoje. W Boliwii napojem tradycyjnym jest chicha. Chicha. Chicha jest to napój, który się robi z kukurydzy. Pamiętam, kiedyś pojechałem na pierwszy mój odpust i tam poczęstowali mnie chichą. No wziąłem, napiłem się z takiej tutumy, to jest taka miska z takiego owocu wysuszonego, przecięta, wydrążone i z tego się pije. No i gdy wracaliśmy już na naszą misję, na naszą placówkę, brat Marek mnie się pyta, a wiesz, co ty wypiłeś? No nie, no chicie. On się jeszcze zapytał, jak to jest zrobione. Powiedziałem, że nie wiem. I on mi wytłumaczył. Kukurydza. Widzieliście kukurydzę? Tak, się robi pizzę często z nim, nie? Albo popcorn. No, kukurydza. Kukurydzę gotują. Następnie cały sekret. Kobiety biorą, przeżuwają, wypluwają do dzbana, to się zamyka i po 2 tygodniach to się rozlewa i to się pije. To jest ich napój tradycyjny. No my mamy herbatkę, my mamy jakieś tam napoje, oni mają chichę. To jest ich napój tradycyjny. Mądry Polak po szkodzie, ja wypiłem, przeżyłem, także polecam. Jeżeli chodzi o takie inne specyfiki, no to widzieliście kiedyś krokodyla? Krokodyla, nie? Widzieliście? W zoo. No więc u nas w Boliwii, tam gdzie jestem, na rozlewiskach, też są krokodyle. I to dużo. Nie ma w zoo. Nie ma zoo. Tam naokoło jest zoo. Ale właśnie krokodyle. Bardzo dobre. Szczególnie ogon, polecam. Pieczony, gotowany. To jest u nas, tak jak w Polsce na przykład jest, co? Można jeść wieprzowinę, wołowinę. Tak w Boliwii na przykład ogon krokodyla. Pieczony, gotowany, do wyboru. Polecam. Tylko nie polujcie w zoo, bo będzie na mnie. Moi drodzy, rozmawiałem tutaj z dzieciaczkami o Boliwii. Ale tak jak właśnie mówię, Boliwia jest najbiedniejszym krajem Ameryki Południowej. 3 razy większy jak Polska i olbrzymie odległości do pokonywania. Papież Franciszek wspomniał właśnie o dzieleniu się tą radością. Właśnie jest cudowne przeżycie, spotkanie z drugim człowiekiem. Indianin, który tam jest namalowany. Oni mają te poważne rysy twarzy, ale na Eucharystii rozpromienieni, pełni radości. Dzielą się swoim szczęściem. To właśnie nasza radość. Niejednokrotnie jest waszą radością, bo to dzięki waszym modlitwom, dzięki waszym ofiarom, poświęceniu, my możemy tam dojechać. Gdy jedziemy na różne wioski, oni często nie używają tam pieniążków i jako ofiarę za mszę świętą dostaniemy miskę ryżu czy tatu. Tatu to jest pancernik. Wiecie, co to jest pancernik? Ale nie ten czołg, takie zwierzątko. To macie zadanie domowe, poszukać w encyklopedii, co to jest pancernik. Jak zobaczycie pancernika, to sobie wyobraźcie, że coś takiego u nas też się je. Pancernik pieczony. Polecam. Ale właśnie dzielą się tym, co mają. To, co upolują, wyhodują. To jest ta radość. Moim takim marzeniem, ksiądz proboszcz wspomniał również, że o młodzieży, jest, aby przywieźć w przyszłym roku grupkę młodzieży. Właśnie tutaj do Polski, aby mogli zobaczyć, czy to góry, czy morze. Bo tam, gdzie ja posługuję, w tropiku, to jest dżungla, jest płasko. Są te różne atrakcje, jak tarantula, czy skorpion. To jest na co dzień. W Polsce to można kupić w sklepie zoologicznym. U nas to jest po prostu, o, tarantula. To jest po prostu, kto jest szybszy. Kochani, właśnie w przyszłym roku są Światowe Dni Młodzieży. Moim marzeniem jest przywiezienie grupki młodzieży, aby mogli zobaczyć inny świat, aby zobaczyli wartość, jaką jest zgłębianie nauki,
jakie, co znaczy rozwijanie się. To, z czym misjonarze na początku w Boliwii się zderzają, to jest zegarek. My jesteśmy nauczeni patrzeć na zegarek. Która godzina? Już jest tyle, już jestem spóźniony. Pamiętam, na jednym z wiosek raz jechaliśmy i się zakopaliśmy po drodze. 4 godziny później dojechaliśmy na wioskę. Co było dla mnie zaskoczeniem, bo to były moje początki. Ludzie przez 4 godziny czekali w kaplicy i modlili się. W nadziei, że Padre przyjedzie, że Ojciec przyjedzie. To właśnie my mamy to szczęście w Polsce, że mamy Eucharystię każdego dnia, w każdą niedzielę. W Boliwii te wioski dalsze mają Eucharystię raz na trzy miesiące. Te bliższe mają raz w miesiącu. Ale nie ma, że jest Eucharystia co tydzień. Brakuje kapłanów. Dlatego proszę was, módlcie się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie brakło tych, którzy głoszą Chrystusa. Również po Eucharystii przed Kościołem będzie można złożyć ofiarę na nasze misje tam w Boliwii. Bo pięknym jest mówienie, że dostaniemy ryż czy jakieś mięsko za naszą posługę, ale tego nie wlejemy do baku czy do łodzi. To właśnie dzięki wam my możemy dostać się na te wioski i tam posługiwać. Niech Chrystus wam błogosławi za wasze ofiary, za wasze poświęcenie. I obyście każdego dnia dawali to radosne świadectwo. Nie wstydzili się, tak jak dzieci, właśnie dawać tego świadectwa. Aby Chrystus był zawsze głoszony. I jak mówił święty Franciszek z Asyżu, Pan po to posłał was na cały świat, abyście słowem i czynem dawali świadectwo Jego głosowi. Dawajcie świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jedynorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, ukrzyżowane również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i życia wiecznego w przyszłym świecie. Z ufnością powierzmy Panu Bogu nasze modlitwy. Oddajemy Tobie, Panie, naszych braci w wierze. Prosimy, aby nastała jedna owczarnia pod jednym pasterzem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji mszy świętej do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w rocznicę ślubu Pana Gioty i Dawida Kochut, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 10. rocznicę ślubu Eweliny i Andrzeja Łacek, o opiekę aniołów stróżów dla dzieci, o potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, 1. rocznicę ślubu Eweliny i Kamila Cisowskich, o miłość i pokój w rodzinie, o dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach zalecanych o dar mądrości i rozumu dla Polaków. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski dla ojca Paschalisa, o Boże błogosławieństwo dla misjonarzy, dla misjonarek. Ciebie prosimy.
Wdzięczni Tobie, Panie, za Twoją łaskę, jaką nas obdarzasz, prosimy, niech przemieniająca moc Twojego Syna i Komunii Świętej prowadzą nas do coraz większego upodobnienia się do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały. Błogosławiony góry i ludzie w imię Pańskie, Osanna na wysokości, Osanna na wysokości, Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróć. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Amen.
Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Panie Jezusa będziemy mogli przyjąć z przodu Kościoła i pod chórem. Teraz ciało i krew.
radujmy się, Syn Boży jest z nami. Radujmy się, Króla swego mamy. Zbawcę naszego Króla jedynego, Jezusa Chrystusa ukochanego. Jezus jest z nami. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
porządek mszy świętych i nabożeństw. Jutro o 7:00 msza święta za zmarłych Józefa Kawuloka od rodziny Szot, Annę Wolny. O 18:00 ze zmarłych męża Wilhelma Bołdysa, rodziców z obu stron, rodziców Martę Józefa Zowada, Wiesławę Szulską od właścicieli kwiaciarni Małgorzata. We wtorek o 7:00 25. rocznicę ślubu Agaty i Dariusza Tyman. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci zmarłego Józefa Kawuloka od rodziny Nowaczków. W 50. urodziny syna Marka. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. O 16:00 we wtorek na Buczniku msza święta za zmarłych i żyjących z rodziny Konarzewskich. O 18:00 ze zmarłych Marię i Emila Rychły, Józefa Czepczor w 10. rocznicę śmierci, Annę, synów Józefa i Tadeusza, zmarłych z rodzin Czepczor i Juroszek. W środę o 7:00 ze zmarłych teściów Joannę Antoniego Jałowiczur i Wandę, Jerzego Probosz od sąsiadów Janoszek, Strzelczyk, Smuga, Kaczmarzyk, Grobosz, Dziękczynna w intencji siostry Aleksandry o dary Ducha Świętego. O 18:00 ze zmarłych Zuzannę i Mieczysława Maricz, Dziękczynna w rodzinach Juroszek i Cieślar, o Boże błogosławieństwo dla dzieci, zmarłą Krystynę Mojeścik od pracowników montażu firmy Anex. W czwartek o 7:00 ze zmarłych rodziców Juroszek, Józefa Kawuloka, od szwagierki Danuty z rodziną, Anastazję i Antoniego Bury. O 18:00 ze zmarłych Helenę Józefa Czepczor, Dziękczynna w rocznicę ślubu Edyty i Paula, w rodzinę Łukasza i Piotra, ze zmarłego Jerzego Suszkę, od siostry z rodziną. W piątek o 7:00 ze zmarłych Wojciecha i Eleonorę Szymiczek w pierwszą rocznicę śmierci, Dziękczynna w intencji siostry Marii Agnieszki, o Boże błogosławieństwo i zdrowie. O 18:00 w piątek Dziękczynna 25. rocznicę urodzin Patrycji, o Boże błogosławieństwo i zdrowie. Ze zmarłych Jana Irenę Kobielusz, brata Antoniego, zmarłego Franciszka Urbaczkę od rodziny Jojko. W sobotę o 7:00 za zmarłych Annę Antoniego Michałek, dwóch braci, w 18. rocznicę ślubu Marii i Grzegorza Kukuczka, o Boże błogosławieństwo dla dzieci. W intencji Janiny Szkutnik, córki Anny, o ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski. O 18:00 msza z niedzieli za zmarłego męża Jana Marekwicę, w 8. rocznicę śmierci Pawła Bestwinę, w 2. rocznicę śmierci Dziękczynna w rodzinie Izabeli i Wojciecha Jałowiczor, o Boże błogosławieństwo dla Kacpra i Kamila. W przyszłą 22. niedzielę zwykłą o 7:00 ze zmarłych Mariana i Małgorzatę na Kielny, o 8:30 ze zmarłych ojca Jana Haratyk, ciocię Helenę, dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Moniki i Piotra Legierskich, o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków. O 10:00 msza święta z udziałem dzieci ze zmarłą Wiesławę Szulską, Bronisława i Janinę Kobielusz, rodziców z obu stron. O 11:30 msza święta z udziałem młodzieży, 25. rocznicę ślubu Anny i Franciszka Ryjowicz, o Boże błogosławieństwo dla dzieci i rodziny, zmarłą Teresę Polok od brata Ignacego z rodziną. O 16:30 dziękczynna, 70. rocznicę urodzin męża Stanisława, o Boże błogosławieństwo w rodzinie Bury. Jutro święto świętego Bartłomieja, apostoła. W środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w czwartek wspomnienie świętej Moniki, w piątek wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Trwa jeszcze sierpień, zachęcam do abstynencji od alkoholu, narkotyków, hazardu. Na bocznym ołtarzu świętego Józefa jest włożona księga trzeźwości. Można wpisać choćby tylko swoje imię, dać świadectwo innym, tym, którzy borykają się z nałogami, wesprzeć swoją modlitwą rodziny. W przyszłą niedzielę po mszach świętych towarzystwo świętego brata Alberta z Bielska-Białej poprosi o ofiarę na prowadzenie kuchni dla ubogich. Dzisiaj o 17:30 na probostwie spotkanie animatorów Oazy Młodzieżowej. W niedzielę 20 września podziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony. Parafian z placów Haratyki, Michałki, Kulonki, Kubale, Wojtki, Kępka, Kawule, Centrum, Dzielec, Kazury, Kiepki i Miki. Prosimy o przygotowanie kościoła, udekorowanie wozów, ubranie się w stroje regionalne. Po mszy świętej można nabyć także prasę katolicką, gościa niedzielnego źródło, kalendarze na przyszły rok,
większe po 20, mniejsze po 5 zł. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Istebnej informuje, że zebranie rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok 2015-16 odbędzie się 27 sierpnia o 16 w gminnym przedszkolu. Dzieci, to by oznaczało, że się wakacje kończą. Co wy na to? Dzieci, śpicie? Dzieci, wakacje się kończą. Ostatni tydzień. Postarajcie się dobrze wypocząć. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mówamy jak Maryja, amen, jak Maryja, amen. Widocznie Bóg tak chce, tak jak Maryja, wypełniaj wolę Boga i zanieś tam i kiedy się śmieją, mówią.